uczniowie 5 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i nauczyciele z Tarnowskiego Towarzystwa Turystycznego zainicjowali akcję Dnia bez samochodu. Wymyślili taką inicjatywę, że będą promować ten dzień, czy jakoś taką alternatywny sposób poruszania się po mieście, będą promować jako rowery. Wobec tego mają się zebrać po lekcjach i przemierzyć ścieżkami rowerowymi. Działanie uczniów było dowolne i odbywało się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Znaczy sama inicjatywa troszkę spontanicznie wypłynęła, prawie że w ostatniej chwili. Uznaliśmy, że warto zrobić coś aktywnego, żeby uczcić, powiedzmy, Europejski Tydzień bez samochodu. My uznaliśmy, że lubimy jeździć na rowerze, więc po prostu przejedziemy się na tym rowerze, dojedziemy do szkoły, czy ja do miejsca pracy, zamiast samochodem, to właśnie rowerem. No i chcemy młodzież zachęcić do tego, żeby właśnie przyjeżdżała do szkoły rowerami. Dzień bez samochodu to akcja międzynarodowa. W tym roku uczestniczyło w niej ponad 100 miast z Polski, w tym także Tarnów. Szczególnie widoczne było 5 ELO, którego uczniowie po prostu lubią jeździć na rowerach.